Żeby być e, tak naprawdę dobrym myśliwym, żeby być etycznym myśliwym, to trzeba z tą przyrodą się zżyć. Łowiectwo to nie jest tylko i wyłącznie wyjście do lasu i strzelenie e, zwierzyny, tylko że to jest cały proces. Zapraszam mecenas kanału Gant TV, dostawca sejfów i szaf na broń, firma Sejfy.pl Angeleśczyński Gant TV.pl witam w kolejnym odcinku i dzisiaj znów broniowo, ale o łowiectwie. Po raz drugi a w naszym studiu gość Krzysztof Turowski. Witam cię. Witam, Andrzej Daszbur. autor książki Stasz z pomysłem książki, która jest przygotowana dla właśnie nowo wstępujących osób tak. w świat łowiecki, tak. którą napisałeś sam będąc kilka lat, zdaje się, w łowiectwie już jest zbiorem Twoich doświadczeń, Twoich pomysłów na to, yy, jaką wiedzę przekazać osobie, która w szeregi łowieckie wstępuje. Zgadza się. Rozmawialiśmy już tutaj na naszym kanale z Piotkiem Szalatym, rzecznikiem pzt o idei łowiectwa, czym jest, i tak dalej, ale to jest jakby troszeczkę osobny temat, tak. bo to jest takie, to są takie praktykalia, jakie ja to nazywam. Nazywam. Warto o tym powiedzieć, dlaczego? Dlatego, że ludzie też nie wiedzą w większości przypadków, jak się zostaje myśliwym i że jest to de facto no, kilka lat zdobywania wiedzy i pokonywania kolejnych etapów y, od stażysty, poprzez my, myśliwego, myśliwego, potem selekcjonera. Tak. To są różne zagadnienia, różne uprawnienia, jakie się zdobywa. Tak. I to jest tak. stron, no, powiedziałbym, Podwyżej 300 stron książki, tak. bardzo ciekawej. Zresztą jesteśmy patronem Gun TV, y, i dlatego się między nimi spotykamy, oprócz tego, że jest to bardzo ciekawa literacka pozycja. Warto o tej książce powiedzieć dlatego i o całej literaturze łowieckiej, dlatego, że że ludziom się wydaje no zostaje myśliwym czyli co gdzieś tam mhm. ktoś znajomy mnie zaprosił do jakiegoś koła może łowieckiego, a chcę podkreślić to że myśliwy taki pełnoprawny myśliwy z uprawnieniami to jest osoba która zdobyła bardzo konkretną i rozległą wiedzę to jest Gada początek się. tej drogi powiedz mi jak pisałeś tą książkę to oczywiście na pewno zbierałeś i swoje doświadczenia z iluś lat bycia myśliwym. Jakie takie na początek najważniejsze zagadnienia, w jakimi zagadnieniami wprowadza się młodego adepta łowiectwa w ten świat? Co jest najistotniejsze, z czym na pierwszy ogień się trzeba zapoznać? Na samym początku jakby najważniejsze jest to, dlaczego ktoś chce zostać myśliwym, bo jeśli ktoś ma w ogóle pojęcie o tym, czym jest łowiectwo. Czym jest myśliwstwo, to są to najczęściej ludzie, którzy już w rodzinach myśliwskich, łowieckich funkcjonują, istnieją. Ta książka powstała po to, żeby po pierwsze pokazać każdemu innemu, kto nie jest związany z tematyką łowiectwa, czym łowiectwo jest, z czym to się wiąże i tak jak powiedziałeś, jaka droga go czeka. Dlatego, że ludzie nie wiedzą, ludzie nie mają pojęcia o tym, co tak naprawdę robi myśliwy. Jeśli spojrzymy na typowego człowieka, który wzięty z ulicy, na przykład zapytany, kim jest myśliwy, to usłyszy, że to jest człowiek, który po prostu a, biega po lesie i strzela do zwierząt. I tak naprawdę nie ma w ogóle zielonego pojęcia o tym, czym łowiectwo jest. Ta książka powstała po to, żeby pokazać przede wszystkim ludziom, którzy chcą zacząć swoją przygodę z łowiectwem, co ich czeka. Bo czeka ich naprawdę ciężki rok, samego stażu, rok pełen wyrzeczeń, pełen pracy, bo łowiectwo to przede wszystkim ciężka praca i to nie jest tak, że my pracujemy dla kogoś. My pracujemy dla siebie, my pracujemy dla środowiska także, bo łowiectwo to przede wszystkim ochrona przyrody i pokazanie, czym jest staż i czym będzie łowiectwo później. Jednym z takich większych problemów, które starałem się opisać w jakby całej książce i który gdzieś swoją jeszcze osobą próbuję, próbuję pokazać, czy to na blogu, czy to na kursach dla nowo wstępujących, jest to, że żeby być tak naprawdę dobrym myśliwym, żeby być etycznym myśliwym, to... Trzeba z tą przyrodą się żyć. Książka jakby powstała po to, żeby pokazać też, że łowiectwo to nie jest tylko i wyłącznie wyjście do lasu i strzelenie e, zwierzyny, tylko, że to jest cały proces, który zaczyna się od wiosny, gdzie na świat przychodzą młode, gdzie trzeba e, troszeczkę zadbać o e, nasze jakby e, rzeczy w łowisku, które mamy, typu urządzenia łowieckie, e, poprzez lato, kiedy musimy zadbać troszeczkę bardziej o e, przyrodę i zacząć kontrolować jakby populację chociażby drapieżników, które, jeśli mamy introdukcję lub też reintrodukcję zwierzyny poprzez jesień, kiedy skupiamy się na, na polowaniach, i, i oczywiście zimę, gdzie, gdzie musimy również dokarmiać i, i polować. I pokazanie ludziom, zarówno stażystom, bo jakby mówimy także o stażystach, ale także i opiekunach stażu i samym kołom łowieckim, w jaki sposób tych stażystów prowadzić. Dlatego, że zauważyłem, że dużym problemem, jakby generalnie jeśli chodzi o staż, jest to, że taki przyszły człowiek, który zostaje myśliwym. W dużej mierze bierze udział tylko i wyłącznie w nagance. Czyli on nagania, nagania zwierzyna. Powiedzmy, bo nie wszyscy wiedzą, polowanie jest tak. zbiorowe, tak, jest podział, kiedy na jednej osi stoją myśliwi. Tak, naganka, tak. I I nagania, jest z drugiej strony tak, i nagania zwierzęta, tak. krzycząc. Tak, no i oczywiście wiele kółowieckich niestety robi to w sposób taki, że stażysta jest po to, żeby być właśnie takim typowym naganiaczem, a następnie później, żeby zbudować jakieś urządzenie łowieckie, często jest to ambona, i w tym momencie jego staż jest jakby zaliczony. Problem polega na tym, że ta osoba po takim stażu za chwilę pojawi się tuż obok mnie na linii myśliwych i będzie miała w rękach broń, nie mając pojęcia, jak taka linia myśliwych w rzeczywistości wygląda, jak się zachować. Oczywiście będą to wiedzieli z kursów, tak, mogą to wyczytać również i z książki, ale ja przez tą książkę chcę zachęcić zarówno starzystów do tego, żeby nie bali się sami mówić o tym, czego, czego chcieliby oczekiwać od swoich opiekunów, ale także opiekunów, żeby zadbali o tych stażystów. Zarówno opiekunów, jak i same koła łowieckie, bo to jest także piękny plan na cały rok dla koła łowieckiego, co nie tylko ze starzystami, ale i z myśliwymi w swoim kole mogą robić. Kiedy młody adept łowiectwa zaczyna swoją przygodę ze stażem, to co w czasie tego roku dokładnie będzie robił? W zależności od tego, kiedy tak naprawdę złoży swoje, jakby tutaj swój wniosek o, o przyjęcie na staż, no to wiadomo, te wnioski są rozpatrywane w każdym roku. Ja założyłem, że zaczynamy wiosną, że, że jakby naturalne dla nas jest wiosna, ponieważ to jest cykl, kiedy przyroda jakby na nowo budzi się do życia po zimie. Więc jakby sama książka również zaczyna się, ta połowa, bo książka jest podzielona na dwie części. Pierwsza to jest taka część bardzo teoretyczna, gdzie informujemy o tym, co należy przygotować w co dany starzysta powinien być wyposażony, czego może się spodziewać, a druga część zaczyna się jakby tym planem pracy i zaczynamy wiosną, kiedy robimy przegląd urządzeń łowieckich, kiedy liczymy zwierzynę, kiedy bardzo dużo pilnujemy upraw, tak, bo... Urządzenia łowieckie to też, powiedzmy, to jest co? To jest chociażby ambona, jedno z głównych urządzeń, które najczęściej jest widoczne, to jest w książce, no jest taki rozdział, czym jest ten domek przy lesie, który wyjaśnia, jakby informuje o tym, co, co to jest, bo każdy wie, że takie, każde takie urządzenie na pewno, jeśli gdzieś w terenie był, widział, ale nie każdy wie, do czego ono służy. Wiele osób myśli, że to jest urządzenie, z którego fotografowie fotografują zwierzyny, bo bardzo często się z tym spotkałem, A, bo tutaj ludzie robią zdjęcia. Okazuje się, że, z tego, że to głównie jest urządzenie służące do polowania i do pilnowania upraw, gdzie, gdzie myśliwy jakby pojawia się tam i ono musi być stabilne, wykonane odpowiednio, bezpiecznie, bo wiadomo... Kilka metrów nad Tak, ziemią. jest to nad ziemią, jest tam człowiek. Innymi urządzeniami są na przykład paśniki, podsypy, wszelkie maścik służące do dostarczania Karmy dla, dla zwierzyny. I to są takie nasze podstawowe. Są jeszcze takie rzeczy, jak chociażby budki dla kuropatw, bardzo rzadko obecnie już widziane na, na naszych terenach z uwagi na Troszeczkę zmiany w rolnictwie, które nastały, dlatego że to środowisko zrobiło się troszeczkę mniej przyjazne dla zwierzyny drobnej. No i w gruncie rzeczy widzimy jej troszeczkę, troszeczkę mniej. Później dyżury, tak. Ambony są świetnymi elementami do tego, żeby pełnić takie dyżury, dlatego że człowiek z góry widzi znacznie więcej. Szczególnie kiedy jest piękny księżyc, kiedy mamy pełnię, to mamy piękny, piękny widok na całe nasze łowisko. I jakby możemy wtedy wytłumaczyć chociażby naszemu przyszłemu myśliwemu, cóż takiego na tym polu się dzieje, dlaczego my tam jesteśmy. I jest to także świetny także moment, żeby pokazać zależności, które występują. Bo jakby wiemy, że pilnowanie upraw to jest jedno, ale okej, okay, dlaczego my tych upraw pilnujemy? Co się stanie, jeśli my ich nie upilnujemy? Jaki to może mieć wpływ na gospodarkę? Bo to jest szereg naczyń połączonych. Też które... podkreślenie związku między myśliwymi a rolnikami, tak? że tak, jedni z drugimi tak. współpracują. Pracują. Tak, współpracują, y, współpracowali i będą współpracować, chociaż wiele środowisk gdzieś próbuje tutaj nas troszeczkę poróżnić i skłócić, to tak naprawdę myśliwy i rolnik mówią jednym głosem i y, razem wspólnie dbamy o te pola, razem gospodarujemy zwierzyną, razem prowadzimy gospodarkę, oni prowadzą gospodarkę we własnych gospodarstwach rolnych, my prowadzimy gospodarkę y, leśną, prowadzimy y, gospodarkę na, na przestrzeni otwartej, y, na zwierzynie, która żyje w stanie wolnym, tak, i, i Każdemu zależy, im zależy na tym, żeby ich gospodarka działała, funkcjonowała, żeby te zwierzęta, które oni mają, miały się dobrze. I tak samo na. No i w efekcie końcowym, na samym końcu każdy z nas chce ten kawałeczek sobie tej przysłowiowej dziczyzny, czy też tej przysłowiowej świnki, którą ma w gospodarstwie rolnym, uczknąć dla siebie, żeby zdrowo się odżywiać. Wróćmy do starzystów. Starzyści mhm. poznają z doświadczonymi, myśliwymi ten mhm. las, uczą się oni, mhm. uczą się o zwierzynie o porach roku, kiedy, tak. kiedy na co polujemy, kiedy, kiedy nie polujemy, kiedy coś się rozwija, ale to jest nie koniec, bo po roku stażu jest dopiero kurs. Tak, jakby ten rok stażu to jest taki moment, kiedy stażysta powinien zdecydować, czy on chce iść dalej, bo jakby ten rok ma pokazać mu właśnie, właśnie dlaczego cały rok? Ten cały rok ma mu pokazać, jak wygląda Praktyczne życie w łowisku. Bo Jak to jest trudne de facto. To jest bardzo trudne i bardzo wymagające, i zobacz, że bardzo często myśliwi mówią o tym, że to jest pasja, że to jest ich życie. Zobaczmy, myśliwy nawet, żeby tak uświadomić Twoim widzom, dlaczego, dlaczego myśliwy w ogóle funkcjonuje w nieco inny sposób. No to mówimy, że każdy po śmierci gdzieś ma jakąś drodze. tak? Jedni mówią, że niebo, piekło myśliwy trafia do krainy wiecznych łowów. Więc to jest aż tak głęboko w nas wpisane. To jest coś, co tak mocno w nas siedzi, że my nawet po śmierci trafiamy do krainy wiecznych łowów, tak? gdzie, gdzie możemy troszczyć się i, i, i ochraniać tę przyrodę. Więc e, tu jest najważniejsze, że każdy powinien być świadomy tego, co go czeka, jaka, jaka ta droga będzie i e, co tak naprawdę będzie robił, będąc myśliwym. Że to bo... nie jest spacerek po lesie. Nie, i tak naprawdę polowanie jest tylko i wyłącznie częścią tego wszystkiego, bo każdy myśli, że myśliwy głównie, głównie strzela, a to jest nieprawda, bo, bo strzał i polowanie to jest naprawdę ułamek tego, co my, co my robimy. Najczęściej jest to praca na, i ochrona przyrody, praca na rzecz przyrody. Pełna wyrzeczeń, tak? bo to są naprawdę godziny spędzone w łowiskach, to są naprawdę godziny na, na dokarmianiu, godziny na pilnowaniu, godziny na szacowaniu szkód, gdzie, gdzie ten starzysta również musi rozumieć, jak wygląda później proces szacowania szkód. I dlaczego się to robi? tak? W słynnym zresztą y, często wspominanym sketchu Abelarda Gizy pojawia się taki fragment kiedy... Za dużo osoba, zajęcy. Tak, za dużo zajęcy, <laughs> albo to, jak zwierzyna Wam tam jest jej za dużo, to nie dokarmiajcie tak, tej nie zwierzyny. Dokarmiajcie, no to tak. obalmy teraz ten mit, po co się dokarmia zwierzynę w lesie. Y, jasne, już tłumaczę. Wystarczy pójść zimą do lasu i wystarczy się rozejrzeć, cóż ta, ta zwierzyna ma w tym lesie zimą do zjedzenia. No Niewiele, tak? bo tam przyroda chociażby zamarła i oczywiście ta zwierzyna przetrwa, przeżyje, ale w dużej mierze będzie wychodziła na pola. gdzie ma... Szukać jedzenia. Szukać jedzenia, tak, dokładnie. Gdzie rolnik będzie miał swoje uprawy, gdzie, gdzie będzie już troszeczkę rzepaku, gdzie będzie jakaś ozimina i no będzie powodowała na tym polu szkody. Za szkody no, płacą myśliwi, i to są też niemałe pieniądze. Więc, chociażby zimą, nawet jeśli teraz te zimy nie są takie, takie trudne, no to my przeciwdziałając szkodom w uprawach. Dokarmiamy zwierzę zimową, tworzymy tak zwane pasy zaporowe. To są miejsca, gdzie karma jest wyłożona w długich odcinkach. To są odcinki, w których my nie polujemy, to są miejsca, gdzie zwierzyna musi czuć się bezpiecznie, i tam jakby ważniejsze jest to, żeby ona przez nas była tam, niż na uprawie kukurydzy. Bo wiadomo, no, lepiej, lepiej, żeby zjadła to, co my jej wyłożymy, niż to, co ma rolnik. No to jest jedno. Druga rzecz, tak jak u nas tutaj w Warszawie, czy na granicy z Lasem Kabackim, mm -hmm. czy z Puszczą Kampinoską, po prostu dzięki temu zwierzyna nie wychodzi do miasta. A tak, niejednokrotnie tutaj się. na przykład na Ursynowie zdarza się, że całe watachy dzików po różnych się. porach tak, roku ci spacerują osiedlami. Pomijając już, czy to jest wielkie, czy niewielkie zagrożenie, czy taki dzik bardziej mm -hmm. raczej ucieknie, czy przyszarżuje na jego mościa z psem nas, spacerze, co też się może zdarzyć, jeśli będzie to locha z małymi na przykład. Tak, tak, tak. to nie, bywa niebezpieczne, to, to prawda. To, to, to są wszystko działania, które mają na celu ochronę i tych pomóc, pomóc mm -hmm. tym zwierzętom, jak i, jak i właśnie to, żeby nie wchodziły w tereny ludzkie. Jest jeszcze jedna kwestia, o której warto wspomnieć, dlatego że tam jest także kilka rozdziałów poświęcone soli, budowaniu jakby poroża. Przez jeleniowate, ale o samej soli, bo my również wykładamy sól. Do, są, do lizawek? Tak, to są takie rozkładam na stażu. De, właśnie, tutaj <laughs> celowo nie mówię, czekam, żebyś tam powiedział, tak, że, że też tutaj e, staż i za chwilę pewnie e, kursy. kursy, jak nam tylko tutaj pewnie sytuacja pozwoli, e, covidowa, nazwijmy to. Ale wracając do tych lizawek. Lizawka no to jest kopany najczęściej pień lub też gdzieś stary element drzewa, który jest nacięty, na którego górze znajduje się kostka soli. Podawana jest ona po to, żeby zwierzęta miały mikroelementy, żeby mogły budować sobie poroże, bo zwierzęta potrzebują, potrzebują również soli dzikie. Jeśli my im tego nie dostarczymy, to one sobie znajdą inne źródło tej soli. Niestety najczęściej będzie to droga zimą, a na drodze U, zimą wiadomo sól chemiczna. są... Sól To jest jedna kwestia, że to jest sól ale są samochody. I jeśli byśmy kiedyś usiedli i policzyli, ile z wypadków drogowych z udziałem zwierząt, to to są naprawdę ogromne ilości, wiele osób rannych, wiele osób martwych, a tak naprawdę można temu przeciwdziałać i robią to myśliwi, o czym się nie mówi. Czyli mogę potwierdzić pewnie tym, co mówisz, po raz kolejny taką moją prywatną opinię, mm -hmm. że ten podział na zwierzęta hodowlane u rolnika i tak zwane dzikie w lesie jest trochę nieprawdziwy, bo de facto myśliwi hodują tą dziką zwierzę, w lesie, jest w pewnym sensie. to prowadzenie gospodarki łowieckiej. Jakbyśmy tego tego nie próbowali zdefiniować, jest to gospodarka łowiecka. My naszym zadaniem jako myśliwych jest dbanie o to, żeby tej zwierzyny ani nie było za mało, ani nie było za dużo. My współdziałamy z lasami, które planują jakby też i ile tej zwierzyny w lesie tak naprawdę powinno być. Mamy roczne plany łowieckie, mamy wieloletnie plany łowieckie i my jesteśmy także z nich rozliczani, bo to nie jest tak, że myśliwy poluje, ile mu się żywnie tylko podoba, tylko my mamy dokumenty określone, takie druki indywidualne od strzału, one również są tutaj wytłumaczone w tej książce, które pozwalają nam na pozyskanie, bo myśliwi tak mówimy, że to jest pozyskanie zwierzyny, że dzięki właśnie tym drukom my możemy określoną ilość tylko i wyłącznie pozyskać. Każda powyżej tego jest już po prostu tak? więc my jesteśmy obłożeni limitami, które też są uzgadniane, i które nie są wzięte jakby z głowy, bo ktoś przeliczył, ktoś powiedział, że taka ilość określona danego gatunku dzikich zwierząt może występować bez Zbyt dużej szkody dla upraw, czy też dla lasów, czy też dla społeczeństwa. Wracając do tej kwestii nauki, jaką mm -hmm. przez rok na stażu stażysta podejmuje, to wspomnieliśmy o owych kursach. Jak się już wstępnie dowiedziałem, mm -hmm. to też jest ogrom wiedzy i czasu, który na to trzeba poświęcić. Jak wygląda kurs na yy, tak, myśliwego. Tak, kurs na myśliwego to jest wiele weekendów. Bodajże w chwili obecnej chyba 8 weekendów. Sobota i niedziela, zaczynają się te wykłady od godziny ósmej, często kończą się o godzinie 18 i jest to naprawdę ogrom wiedzy. I Książka powstała także po to, żeby pokazać, uświadomić tych ludzi, z czym oni za chwilę będą się spotykali na kursach. Dlatego, żeby jak najszybciej zacząć się uczyć, bo tam jest przejście przez biologię zwierzyny, przez rodzaje polowań, przez same te wspomniane wcześniej urządzenia łowieckie, przez szkody łowieckie, przez statut, przez prawo, przez uchwałę. To jest, ogrom, to jest naprawdę ogrom wiedzy. I ilość rzeczy, które są potrzebne do przyswojenia do egzaminu, bo za chwilę po tym siadamy i mamy, mamy egzamin. To nie jest tak, to... że to jest kurs weekendowy i fajnie, tylko no trzeba nie, się z, z tego trzeba rozliczyć. Się, z tego trzeba się rozliczyć, z tego trzeba, tego trzeba się nauczyć, to trzeba opanować i z tego za chwileczkę trzeba zdać egzamin. I e, chociażby choroby od zwierzęce, tak? to jest też jeden z, jedno z pytań, które może się pojawić, kto, kto zastanawia się, na jakie choroby, choroby może, może paść zwierzyna w lesie, myśliwi. Tak? My musimy to wiedzieć. My musimy wiedzieć w momencie, kiedy my pozyskamy zwierzynę, kiedy my patrzymy na jej wątrobę, jesteśmy w stanie określić, czy jest to zwierzę zdrowe, czy jest to zwierzę chore i na jaką chorobę to zwierzę padło. Więc to jest także wiedza weterynaryjna, która za tym idzie. Więc to jest naprawdę ogrom wiedzy do, do przyjęcia, do przyswojenia, następnie później do zdania na egzaminie. E, myśliwy składa egzamin, tak? więc to jest zarówno egzamin ustny, e, jest, znaczy na początku jest to egzamin pisemny, po nim jest egzamin ustny, a następnie po nim jest egzamin strzelecki. E, z praktyki Sługiwania się bezpiecznego tak, tak, i celności, tak, bo celność tak, jest tutaj najważniejsza. Bo tu nie chodzi o to, żeby zobaczyć, czy ktoś potrafi strzelić z broni, tylko że potrafi strzelić dobrze, dlatego że założenie jest to takie, że my po to ćwiczymy, my po to się doszkalamy, żeby móc oddać jeden skuteczny i celny strzał, żeby to zwierzę jak najszybciej zabić, tak, bo, bo ty nie boję się tego określenia używać, że po prostu my to zwierzę musimy zabić jak najszybciej, z jak, najmniej, z jak najmniejszą ilością cierpienia. Następnie mamy swoje tradycje, które mówią o tym, że zdejmujemy kapelusz, że mamy tą chwilę zadumy, żeby podziękować tutaj za, za to, że my to zwierzę mogliśmy pozyskać, za to, że je zjemy, bo to jest przecież coś, co za chwilę trafi na, na nasz stół. Tak? Mamy złom, mamy cały ceremonia łowiecki dookoła tego wszystkiego, po to, żeby, żeby jakoś to y, uczcić, żeby podziękować za to, że my mogliśmy w tym polowaniu wziąć udział. Podkreślić, że to nie jest, i y, to y, dzisiaj staramy się robić i w poprzednich odcinkach, nie jest to bezmyślne strzelanie do zwierzyny. Znaczy po nie. tym, co powiedziałeś, to już jest w ogóle, mam nadzieję, dla każdego, kto nie miał do czynienia z myśliwymi łowiectwem i całym tym anturażem y, ogrom y, wiedzy. Y, po takim stażu, po takim egzaminie, kim się staje w w pierwszej kolejności taka osoba, jak nabiera, jakich uprawnień nabiera? Mówisz o tym, kiedy zdamy egzaminy, tak. kiedy zostajemy. Mamy uprawnienia tak zwane podstawowe, co nam pozwala na polowanie na zwierzęta, które nie są samcami zwierzyny płowej, czyli wszystkie inne, całość, całość zwierzyny. Mówimy tu o zwierzynie czarnej, czyli są to dziki, jest to ptactwo, są to drapieżniki i są to także jeleniowate, ale nie samce, dlatego że jest to kolejny etap wtajemniczenia. To jest dodatkowy kurs, który myśliwy potrząsak Trzech latach może dopiero przystąpić. Dopiero. Do, do, tak, dopiero. To jest, polega to na tym, że każdy musi się opatrzeć. My w tym łowisku musimy zobaczyć, jak ta zwierzęta funkcjonuje, jak żyje, e, dlatego, że selekcjoner ma czasem naprawdę ułamki sekund na to, żeby e, zdecydować, czy dane zwierzę nadaje się do tego, żeby je pozyskać, czy też nie. Dlatego, że jeśli pomyli, e, jeśli się pomyli, jeśli na przykład strzeli zwierzę, które, myśliwi, mówią, jest przyszłościowe, czyli ma bardzo dobre geny do przekazania, e, no to w tym momencie zostaje zawieszony, tak? I jakby na. Przez pewien czas nie może wykonywać tego polowania na samce zwierzyny płowej i najzwyczajniej w świecie popełnił błąd i, i takiego myśliwego jakby nie dopuszcza się do dalszych polowań, więc to jest też wszystko sprawdzane, przeglądane. To jest ktoś, kto za tym, za tym stoi, w zarządach okręgowych jakby te kontrole to prowadzi, to co roku są zbierane specjalne komisje, które oceniają prawidłowość dokonanego odstrzału. I jakby jest to ten, ten drugi poziom, który dopiero po trzech latach daje myśliwemu możliwość polowania na każdy gatunek zwierzyny łownej, która występuje w naszym kraju. Dodatkowo są jeszcze uprawnienia sokolnicze. To jest jeszcze inna dodatkowa rzecz, gdzie, trzeba, gdzie, gdzie człowiek może polować z ptakiem łowczym. Także. To jest, no, to jest już coś, w czym ja aktualnie na, na ten czas siebie nie widzę, ale mam kilka osób tutaj, zarówno też w mojej komisji przy zarządzie okręgowym, które są sokolnikami, sokolniczkami tak naprawdę, i koleżanki nie wyobrażają sobie życia bez, bez sokolnictwa. Tak? To stało się te, cze, częścią jakby ich życia i one w ten sposób polują z ptakami, układają je, troszczą się o nie, dbają o nie. I To jest jakby jeszcze inny, szczególny wycinek samego tego łowiectwa naszego, które jest naprawdę ogromne. To taka chyba najbardziej naturalna i pierwotna metoda polowania zwier ułożonym zwierzęciem na inne, na inne zwierzę. Myślę, myślę, że tak. No, jak, jeśli popatrząc na czasy, e, kiedy to się zaczęło, no to sięgamy do początków historii państwa polskiego. Jeśli, jeśli zerkniemy na, e, na to, kiedy Mieszko pierwszy polował, tak, bo, bo wiadomo, e, polował, tak, to mamy, mamy potwierdzone e, jakby w zapisach, e, że, że te polowania były w ogóle ciekawane Anegdotka jest dlatego, dlaczego nie został królem Polski Mieszko I. Nie został królem Polski dlatego, że w momencie kiedy były, była, była toczyła się tutaj dyskusja z papieżem o tym czy dać koronę, bo jakby za przyjęcie chrztu teoretycznie nadawała się, należała się jakby powiedzmy, to należała się korona. To Mieszko, do Mieszka do papieża powiedziano, że Mieszko I bardziej troszczy się o psy łowne niż, niż ludzie. Ważniejsze dla niego są pola i lasy niż winnice. I jakby no, niegodzien jest tego, żeby może tutaj nosić, nosić koronę. I dlatego jakby korona przypadła księciu węgierskiemu. Tak? Więc jakby już wtedy polowano z ptakami łowczymi i jakby już wtedy na naszym dworze książęcym, bo wtedy jeszcze książęcym, tak, byli sokolnicy. I to byli sokolnicy, którzy byli jednymi z najlepszych sokolników, podobnoż w kraju. Tak? Więc są to, są to czasy takie naprawdę dawne, gdzie, gdzie polowano z ptakami. I te tradycje, one są wciąż żywe i wciąż istnieją. Im dalej w las, im bardziej się interesuje tematyką łowiecką z racji najpierw zainteresowań, teraz stażu, wkrótce mam nadzieję, kursów. No tym y, większy podziw, dlatego jak dużą wiedzę trzeba mieć rzeczywiście taką konkretną i jak potem to jest y, w kwestii strzału, zwłaszcza bardzo odpowiedzialna rzecz. Tak, zgadza się. Znaczy no, tu musimy pamiętać o jeszcze jednej rzeczy, że y, my jesteśmy wyposażeni w narzędzie, y, które służy do zabijania, które służy do pozbawienia. Życia. Dlatego myśliwy musi być naprawdę bardzo pewny w momencie, kiedy pociąga za spust, i musi wiedzieć, że ten cel, który, do którego, na który patrzy, do którego chce oddać strzał, jest faktycznie tym celem, do którego chce strzelić. Tak, że dzik jest dzikiem, a nie, nie człowiekiem, i że ta kula no, trafi, jeśli wyjdzie z tego zwierzęcia na drugą stronę, trafi po prostu bezpiecznie do matki ziemi. Tak? Sam prowadzisz kursy, masz kontakt z osobami tak, młodymi, które tak. występują, więc rozmawiasz często o pobudkach, z jakich się tutaj znalazły. Gdybyś miał w takim skrócie powiedzieć osobom, które jeszcze są niezdecydowane albo może chciałyby w świat łowiecki wejść. Dlaczego warto? Przede wszystkim najważniejsze jest to, że łowiectwo to jest kontakt z naturą i to jest ochrona przyrody. I to taka aktywna ochrona przyrody, gdzie człowiek jest, na, jest w tym łowisku, widzi, może przeciwdziałać pusownictwu, więc jeśli ktoś chce działać czynnie na rzecz przyrody, zapraszamy do, do łowiectwa, zapraszamy do tego, żeby został myśliwym. Druga kwestia jest taka, że to, że my jesteśmy myśliwymi, daje nam też dostęp do genialnej jakości mięsa. To tak naprawdę najzdrowszego, najbardziej ekologicznego mięsa, które nie zostało. Zostało wyprodukowane, ja to czasem się śmieję u siebie na blogu, że mięso zostaje wyprodukowane dzisiaj. Jest to mięso najwyższej jakości, które y, tak naprawdę wyhodowało się samo na tym, co jadło. I to ono decydowało, y, co, w którym momencie i kiedy będzie chciało zjeść. Przykładowo, sarna jest w stanie spożyć jedną z kilkuset różnych rodzajów ziół, chociażby, które ma do dyspozycji, tak, więc w porównaniu do naszego jadłospisu i tego, co my jemy, to sarna ma kilkadziesiąt razy ten jadłospis bogatszy i ona jest w stanie bardzo wybiórczo ten pokarm pobierać. Dzięki temu jej mięso jest tak intensywne i tak smaczne i tak cenione kulinarnie. Więc to, to jest także jedno z głównych rzeczy, to jest mięso i ja uważam, że to jest dzisiaj jeden z najlepszych rzeczy do promowania w ogóle łowiectwa, do odczarowania tego łowiectwa, które niestety no, ma dzisiaj troszeczkę ciężko, i ja widzę, że mięso jest tym, co może pokazać każdemu na, na zewnątrz, kto nie jest zdecydowany, że tak głowiectwo ma sens, że to jest ta. Że to jest coś, co daje nam zdrowe i ekologiczne jedzenie. Inna kwestia jest taka, że człowiek może, będąc na polowaniu, naprawdę czerpać przyrodę całym sobą. I nie trzeba oddawać strzału, tak? bo tutaj warto powiedzieć, że myśliwy, będąc na polowaniu, nie na każdym polowaniu oddaje strzał. Bardzo często są to wręcz przeciwnie, powroty. Tylko jedyne, co że popatrzyliśmy gdzieś na jakąś zwierzę, której nie możemy strzelić, nie chcemy strzelić. I bardzo często są to sytuacje takie, kiedy my po prostu wracamy bez niczego, tak? nie, bez upolowanej zwierzyny jest to jak najbardziej normalne. Inna kwestia jest to także praca z lokalną społecznością, dlatego że myśliwi przez to, że są w tych łowiskach na bieżąco, oni współpracują bardzo mocno lokalnie z rolnikami. W chwili obecnej ja mam ten przywilej, że ja mieszkam w łowisku. Także ja wychodząc z domu, jestem tak naprawdę na terenie, na terenie łowiska i, i ja bardzo często nawet otrzymywałem ode mnie od moich sąsiadów haspa, że słuchaj, w naszej okolicy, przy naszym kurniku kręci się lis. Czy, czy gdzieś jesteście w stanie tutaj go jakoś zabezpieczyć, tak? I to y, nawet w niedaleko domostw, my nie wykonując polowania, jesteśmy w stanie takim ludziom pomóc, dlatego że montujemy różne żywołapki. To nie jest tylko i wyłącznie strzelanie do zwierząt, ale to jest y, jakby też. Łapanie ich żywych i przenoszenie w miejsce, gdzie w danej chwili to zwierzę może, może sobie funkcjonować. Mówimy tutaj chociażby o drapieżnikach, tak? Więc y, to jest bardzo bliska współpraca z ludźmi, z rolnikami y, i mamy możliwość, y, jakby dzięki temu wszystkiemu, zupełnie inaczej się spełnić niż tylko siedząc w domu, powiedzmy, z tym telewizorem, oglądając telewizję, przeglądając kolejny serial na, na Netflixie. Możemy zrobić coś pożytecznego z korzyścią dla nas i przyrody. No i też tak jak wspomniałeś na samym początku. Y wiele osób które wstępuje w szeregi łowieckie to są ludzie którzy już kogoś mają w rodzinie i tutaj nie, tak. e, warto powiedzieć o tym że takie wyjście do lasu to może być dziadek ze swoim synem i z jego synem i właściwie mamy pięćno mamy trzy pokolenia trzy tak? pokolenia które razem Dokładnie. spędzają czas Dokładnie. na obserwacji przyrody. Tak I ja pamiętam historię kiedy się jeden z moich znajomych zapytał się e, swojego ojca jak, swojego dziadka w sumie chyba już tak dobrze pamiętam z historii i e, jak on pamięta swoje łowiectwo i co on myśli o dzisiejszych wynalazkach typu Noktowizji. Termowizja. Zaczął się śmiać, mówi, że za moich czasów, no to my żyliśmy i polowaliśmy bez światła, tak? A ty mnie pytasz o Termowizję i onoktowizję, więc tu mamy możliwość czerpania tej wiedzy historii, tego jak, jak te polowania wyglądały dawniej, jak one wyglądały kiedyś. To jest też piękny kawał historii yy, i porównać to z tym, jak wygląda nasze łowisko, bo ono jest zupełnie inne. Ale wspomniałeś właśnie o tych współczesnych wynalazkach, bo to jest też mhm. temat, który będziemy realizować, czyli tego typu mhm. urządzenia termowizja. Noctowizyny, których się używa nie tylko w sytuacji gdzieś bezpieczeństwa, ale właśnie e, współcześnie do polowań. I tak jak się m, stykałem z opiniami na ten temat, to e, starszej daty myśliwi uznają to za w cudzysłowie jakieś nieetyczne, tak, dawniej nich tak, Światło, no to światło, światło tak. księżyca i tak dalej. Ale de facto e, dzisiaj, kiedy, mamy, kiedy mówimy o tym bezpiecznym strzale, obserwacji zwierzyny, to, to jest urządzenie, które de facto pomaga. Ale chciałem Cię o Twoją opinię zapytać, jak Ty to widzisz, tego typu współczesne udogodnienia? Zacznę od tego, że kiedyś łowiectwo, tak już zresztą przed chwilą e, powiedziałem, kiedy, kiedyś łowiectwo było inne. Teren był inny. E, ludzie inaczej nieco funkcjonowali. Były inne uprawy. Dziś e, zobacz, że od e, kilku już ładnych sezonów, od kilku ładnych lat, mówimy o problemie z dzikiem, że dzika jest naprawdę bardzo dużo. E, jest jeszcze temat ASF-u, ale jakby na ten, na ten temat nie chcę, nie chcę za bardzo wchodzić, ale skupmy się na przykład na, na samej liczbie tej, który, dzika, którego mamy. Kiedyś go tyle nie było, więc i polowanie na dzika było inne. W chwili obecnej, kiedy mamy naprawdę bardzo dużą ilość kukurydzy, łatwo dostępnego pokarmu wysokobiałkowego, to dziki już w drugim roku życia potrafią mieć młode. Druga kwestia jest tak, i za chwilę do tego też jeszcze wrócę, chciałbym to, to zaznaczyć, że kiedyś ten dzik musiał mieć odpowiednią wagę, odpowiedni wiek, żeby móc przystąpić do rozrodu, tak? W chwili obecnej, w drugim roku życia, my spotykamy dziki, które są tak zwanymi przylatkami, czyli że przeleciał im już rok, które potrafią mieć już młode swoje zwane, tak zwane pasiaki, tak? I inna kwestia jest taka, że zamyka nam się bardzo mocno świat. Świat robi się większy, ludzie potrzebują więcej terenu, przez co wchodzimy na terytorium zwierząt. I my potrzebujemy raz, że rzeczy, które pomogą nam skutecznie polować, polować odpowiednio bezpiecznie, bo w momencie, kiedy ja pierwszy raz spojrzałem przez urządzenie termowizyjne, to ja zrozumiałem, że nic tak bardzo nie pomoże mi, jeśli chodzi o bezpieczne określenie gatunku zwierzęcia, jakby samej odległości i tego, czy coś za nim dalej jest, niż to urządzenie. Podobno te urządzenia nie zwiększają ilości strzałów. Wiesz, co no nie zwiększają ilości strzałów, bo nadal funkcjonujesz na własnym odstrzale. Jeśli łowczy da ci odstrzał na pięć dzików, to ty wykonasz pięć dzików i na tym się Twoje polowanie zakończy. Jeśli wykonasz pięć dzików, musisz iść dalej do łowczego po kolejny odstrzał. Jeśli łowczy ci da kolejny odstrzał na kolejne dwa czy trzy dziki, to możesz ten odstrzał wykonać, tak, w zależności od tego, ile tych dzików jest. Więc no, my nadal jesteśmy ograniczeni ilością, ilością jakby tego, co my możemy w ramach planu łowieckiego pozyskać. Ale rzeczywiście narzędzie jest niesamowite. Bo ja tak, też kiedyś na polowaniu tak sobie, idąc z kolegami, jak to wygląda przez lunetę. No i to jest niesamowite, jak precyzyjnie wtedy jesteś w stanie tak, określić, się. do czego będziesz ewentualnie strzelał i się nie pomylić. Nie daj Boże, gdzieś tam takie historie słynne ktoś S są. przedstawiał. Ktoś tam zbierał pochylone tak. ziemniaki w polu o 22. Człowiek żywy, a sylwetka podobna do dzika, prawda? Tutaj noktowizja i termowizja daje nam, przede wszystkim termowizja, daje nam ogromne pole widzenia, daje nam ogromne możliwości. Ja osobiście używam i uważam, że jest to jedno z lepszych urządzeń, które pozwala nam skutecznie polować na, i redukować populację dzika yy, i robić to w sposób świadomy i bezpieczny. I uważam, że ja jestem takim człowiekiem troszeczkę nowej daty, tak, który widzi w tym kolejną szansę dla, dla łowiectwa, żeby jeszcze lepiej, jeszcze bezpieczniej i jeszcze dokładniej móc wykonywać nałożone na nas obowiązki, które, które mamy. I te urządzenia jakby nam w tym pomagają. Oczywiście zawsze znajdą się ludzie, którzy powiedzą, że no nie, to nie tak, że to powinno być tylko i wyłącznie polowanie z broni, że dawniej, za naszych czasów polowało się tylko i wyłącznie brenekami tak, z dubeltówek. Pewnie tak, ale czasy się zmieniają, środowisko się zmienia, otoczenie się zmienia i my musimy za tym nadążać, czy tego chcemy, czy też, czy też nie. Więc to, to będzie się zmieniało. Pytanie, jak będzie wyglądało łowiecwo za lat 10, myślę, że tego nikt na, na, ten, na ten moment jeszcze nie jest w stanie określić. Krzysztof, bardzo Ci dziękuję za wizytę w naszym studiu. Ja również dziękuję. Bardzo fajna rozmowa. Dużo się z tej książki dowiedziałem. Wam gorąco polecam książkę Krzysztofa Turowskiego Staż z pomysłem. Pod filmem znajdziecie link do możliwości kupienia tej książki, a my kilka egzemplarzy od Krzysztofa mamy dla Was. Każdy, kto udostępni ten film na swoim profilu, polubi go i skomentuje. Będzie miał szansę znaleźć się wśród osób, które będą mogły kilka egzemplarzy tej książki wylosować. Jeszcze raz dziękuję Ci za wizytę w studiu. Andrzej Leszczyński, Do zobaczenia w kolejnym odcinku. 对呀